Siemaneczko w 69 części. Będzie mój ulubiony odcinek. Tak, troszeczkę się pozmieniało między odcinkami. Wyczyściłem bagna z tego plugastwa. No nie chcę mówić, że do nogi, ale no sporo przetrzebiłem. Być może nawet całą populację, ale to być może. Tak wygląda sytuacja z poziomem. Udało się wbić siłę. Co tam jeszcze? I udało się ulepszyć broń. Co prawda... i zainwestowałem też 10 punktów w broń dwuręczną, bo tak to byśmy mieli 60, bo niestety ulepszona już traci plus 10, a tak to zostało na 70. Pisaliście, żeby olać siłę iść w broń dwuręczną, wtedy będę miał więcej krytyków. No ale myślę, że te 70% to i tak jest całkiem sporo, nie? A jednak, no, chciałem ulepszyć tą broń. Jest fajny przeskok na siłę. Udało się to spiąć. Cholercie, już nie pamiętam, ile tego expa było od ostatniego czasu. No, chociaż kończyłem ostatni odcinek, to chyba miałem już chyba 11 punktów w zanadrzu, czy coś takiego, nie? W każdym bądź razie udało się, starczyło. Dobrze mi pisaliście, że na spokojnie uzbieram te punkty przy takim ostrym grindzie. No i faktycznie jest. Dobra, którą mamy godzinkę? Okej. Coś nowego pojawiło się w dolinie, na bagnach? Nie, no trochę tych potworów. Nie aż tak dużo, jak przeważnie tych bestii było. I całe szczęście, bo już nie miałbym siły. Dobra, słuchaj. Mam. Dobra, a poczekajcie, jeszcze sytuacja... tak wygląda z kasą, nie wiem czy o tym mówiłem. Aha, no oczywiście wydałem troszkę też monetek na expa, u niego kupiłem i chyba jeden zwój deszczu ognia. Coś takiego. Troszeczkę żarcia wpadło do pod HP. Co tam jest? Tutaj bez zmian, tutaj paski. No wiadomo, że... O, tu jeszcze trochę na sprzedaż zostało. Ale w sumie z kasą nie ma tragedii, stoimy całkiem... całkiem zacnie. Tak to wygląda. Mapa na sam koniec się znalazła. Ja pierdzielę. O Jezus. Od początku tutaj leżała pewnie mniejsza. Dobra. Bierzmy się wreszcie za fabułę, bo nas tu noc zostanie. Syriusz nie żyje. Syriusz przed śmiercią otworzył grobowiec w starej piramidzie. Zdążyliśmy to zauważyć. Dolina zaroiła się od bestii z piekła rodem. Już posprzątałem. Najważniejsze, że niebezpieczeństwo ze strony Syriusza zostało już zażegnane. Z samymi bestiami sobie poradzimy. Co do ciebie, zdajesz sobie chyba sprawę, jak cenny przedmiot powierzamy w twoje ręce. Gdy tylko Fokus zostanie pokonany, kamień musi do nas wrócić. Czy to jest jasne? Tak jest. Dopilnuj, by Brafupada wykonał wszystkie potrzebne procedury mające na celu odcięcie Fokusa od mocy kryształu. Nic więcej. Kamień musi pozostać nienaruszony. Oton, obchodź się z nim wyjątkowo ostrożnie i powstrzymaj tego zdrajcę. Ja nie wiem, kto wymyślił imię tego dziadka? Czy to jest nawiązanie do czegoś, do jakiejś postaci? Nawet nie będę próbował wymówić tego imienia, ale zauważyłem, że co postać, to trochę przekształca to imię, nie? Wcale się nie dziwię. Dobra, mam ten cholerny kamień. Nie mam do was, chłopaki, zaufania. Jestem ciekaw, co się stało z tymi niewolnikami, co ich przyprowadziłem z tej kopalni bandytów, nie? Co się z nimi stało? Mamy kamień ogniskujący. Bardzo dobrze. Dostałem kamień. Powinienem się teraz udać. Tak, jest. Chroniąc tak. Dobra, czy da się jakoś szybciej tam dostać? Dało się stamtąd spieprzyć teleportem. Mnie i tak nikt nie pyta. Czy trzeba dymać? Cholera. Ciężko mi powiedzieć, czy tam się da jakoś szybciej dostać. Hej ty! Macie mi coś do powiedzenia, chłopaki? Dobra akcja to była, nie? Hej! Naprawdę, konkretna ekipa wpadła i wyczyściła to wszystko. Zastanawiam się... Hej ty! Nad powrotem do kopalni, jak to zrobić? Czy po prostu iść z buta? Czy to będzie w ogóle możliwe? Żeby pójść z buta, czy coś tu się pozmieniało? Chyba niekoniecznie, nie? Co
Nie no, chyba nie ma sensu tutaj więcej się kręcić. Może do Lorda jeszcze zerkniemy na szybko? Ostatnio nas pochwalił? Nie, dobra. Cholera, dobra, zobaczmy co nam mapa powie. Teleport to bym musiał chyba iść do szarej strefy. Patrzcie kogo tutaj mamy. Z buta, tam teleport jest wygaszony w tej starej strefie. Tak, poza tematem. Zobaczcie, awansowali, no proszę. No proszę, co tam panowie? Most to był ten, co wcześniej tutaj siedział chyba, nie? Szkoda. On nie był opętany, był całkiem normalny. Dobra, później to zrobimy. Proszę, proszę, proszę. Kto to zawitał w nasze strony? I do tego żołnierz. Jak na byłego skazańca jesteś wyjątkowo żałosnym typem. Kto to zejdź mówi? Zejdź mi z drogi. Są teraz ważniejsze problemy do rozwiązania niż nasze stare spory. Nie tak prędko, przyjacielu. Nie rzucam słów na wiatr, dlatego teraz dostaniesz to, na co zasługujesz. Skoroś taki słowny, gdzie jest broń, którą wcześniej obiecywałeś? Żartowni z ciebie. Skoro o tym mowa, mam tu ostrze przygotowane specjalnie dla ciebie. Myślę, że Simon chciałby ci coś jeszcze powiedzieć. Rozpierdolę ci łeb, skurwysynu. No to zapraszam. Taktyczny odwrót. Dobra. Oj. Okej. Spokojnie. No. Trochę mnie tam pokaleczył, ale... Na szczęście... Jezu, jak ja kocham zasięg w tej broni. Jest przepotężny. Co on powiedział, że co on nam zrobi? Ostrze legionisty, dobra, mieliście jak... Nie, gówno mieliście przy sobie. Miałeś perłę? I tak nadzwyczaj dużo. Dobra, a ty? Dobra, frajerstwo. Same frajerstwo, bez znaczenia. Nie robiłem żadnych więcej potek. Może to był błąd? Może to był błąd, ja się troszkę uleczę, zobaczymy się za sekundkę. Zapiszmy. Okej, okay. Byłem prawie pewien, że już czeka nas tutaj bitka, nie? Tam jest, aha, tam jest chyba po prostu, tak, opętany żołnierz, dobra. Kapłan ciemności. Naprawdę myślałeś, że przękniesz ostrzeżenie z kamieniem ogniskującym? Trochę tak. Jak już tamten mnie puścił, to już trochę na to liczyłem. Tam jest. Nie wiem, czy wszyscy próbujecie na mnie napieprzać. Słuchaj, jak jesteś sam, ja się z chęcią z tobą zmierzę. Nie ma problemu. Nie ma problemu i tysiaczek wpadł. Coś miałeś... No, kompletnie nic ciekawego nie miałeś, cholercia. Liczyłem, że... A ciekawe jak tam ci reagują. Tylko tutaj to już nie będziemy... wiecie, czekać. Wy też jesteście wrogo nastawieni? Oho, zdecydowanie. Dobra. Nie wiem, czy jest sens, ale są tak ładnie ustawieni w jednym miejscu. Co o tym myślicie? Dobra. Dobranoc. Dobranoc, śmieciu. Okej. Okay. O to chodziło. O, i ten kwas borowy odzyskaliśmy pięknie. Mam nadzieję, że... Ale nie no, wrogo byli nastawieni. Dobra, co się będziemy nad nimi rozczulać? Będzie mniej przeciwników później do pokonania. Może nawet dobrze zrobiliśmy. Nie będziemy tu sobie żałować. Okej, okay, tu trzeba uważać, bo to jest takie...
dość nieprzyjemne, jak za blisko podejdziemy. No to co? Może normalny nawet zapis zróbmy, bo może to być już decydująca rozmowa chyba, nie? Hej, ty! Mam kamień ogniskujący. Mm-hmm. Naprawdę udało ci się go zdobyć? Doskonale! A jak? Nie traćmy więcej czasu. Odetnę Fokusowi i jego siepaczom źródło mocy. Chodź za mną. Okej. To może biegniemy jakoś, co? Nie podchodź zbyt blisko kryształu. Wiem, już mnie cholera raz popieścił. Się trochę rozpędziłem. Jeszcze rozmowę z Fokusem, to poczekajmy na rozmowę z Fokusem. Tu musimy jeszcze coś zrobić. Astral stracił swoją moc. Gdy tylko rozprawisz się z Fokusem, musisz przejść przez piekielne wrota. Proszę, oto kamień ogniskujący. Okay. Jego polaryzacja jest teraz odwrócona. Znajdź wielki czakram i zniszcz go. Polaryzacja kamienia sprawi, że ten w zetknięciu z czakramem rozproszy całą jego energię. Ale jak mam tego dokonać? Po prostu odszukaj wielki kryształ i zbliż się do niego z kamieniem ogniskującym. To powinno wystarczyć, by go dezaktywować. Dalej. Czas nie jest naszym sprzymierzeńcem. Dobra, dobra. Troszkę się pośpieszyłem. I od razu do Fokusa pobiegłem. To był błąd. Ale już to nadrabiamy. Teraz pójdziemy do Fokusa. No jeszcze raz zrobimy tą rozmowę. Znaczy, wytnę tamtą poprzednią, żeby to miało ręce i nogi w odcinku. Może trochę będzie inaczej to wyglądało. A nam dziennik się zaktualizował. Tak, stracił moc. Mhm. Tak, dobra. No Neptun nie będzie później zadowolony. Ciekawe, może drugim bossem będzie sam Neptun. Okej. Co jest, kurwa? Wrak? Lord Mordrak? Mentor? A nie, mentor to chyba był ten, co sprzedawał broń, nie? Oh, shit! To może tą rozmowę zostawię z Fokusem, co by było, jakbyśmy od razu do niego poszli. Zapiszmy pierw i teraz wypijmy potki, bo czuję, że no się nie dogadamy chyba z chłopakami. Takie mam przeczucie po prostu. Coś tutaj jest? Dobra, co jest, chłopaki? Fokus sobie nie żyje. Widzę. Oddaj kamień, Leo. Co wy tu robicie? Nie mogliśmy ci powierzyć tak cennego artefaktu bez opieki. Braf upadzie, nie można już ufać. Oddaj kamień. Nie mogę. Nie mogę. Nie pozwolę, by moc kryształów została użyta do złych celów. A właśnie to zamierza władca. To zdrada, żołnierzu. Ślubowałeś naszym wartościom. Wiesz, co w Legionie robi się ze zdrajcami. To wy jesteście zdrajcami. Ale plany podboju świata będą musiały poczekać. Ważniejsza jest wolność. A za nią warto oddać życie. Nie po to ginęli moi przyjaciele, bym stawał teraz po stronie ciemiężycieli. Nigdy nie byłeś gotowy reprezentować Legionu. Zabić go! Dobra. Myślałem, że z wrakiem. Że z wrakiem będę mógł jeszcze pogadać. Ale no widzę, że niekoniecznie. Jaka salwa. Dobra. Kto tutaj leci na pierwszy ogień? Elitarny żołnierz. Co jest? Ej. Dlaczego jest nieśmiertelny? O, coś im to robi. O kurwa. Coś im to robi. Dobra. Coś im to robi.
Ej, nie wiem czy... O Jezus. Przepraszam, moment. Dobra. Okej. Nie wiem czemu wtedy, cholera jasna, to nie zadziałało. Nie wiem czemu. Dobra, dawaj jeszcze tą potkę. Dziwne, nie? No kurde, widzieliście, że byli nieśmiertelni. Dobra. Nie, bo ten będzie zaraz brzydkie rzeczy tutaj rzucał na nas. Tak jest. Na spokojnie go rozstrzelamy. Dobra, pięknie. Kolejny patek, może jeszcze potki się nam ostaną. Niech Lord zostanie. Dobra. No, wrak. Nie chcę tego robić, ale nie pozostawiasz, kurwa mać, wyboru. Miecz jakiś kozacki miałeś, dobra. Co tam za mieczyk wpadł? Jednoręczny. Zajebiście wygląda. Oj, dobra, dobra, chodźmy. Chodźmy do samego Lordra. Lorda Mordraga. Na solóweczkę po prostu. Tak jest. Jezu, jak to lajtowo poszło. Oj. Jojojoj, dekret. Okej, okay, zaraz to sobie przeczytamy wszystko. Zaraz to sobie przeczytamy, ten dekrecik. A. To do bramy. Okej, okay. Myślałem, że to jakieś forma jakichś rozkazów. No dobra, jakieś łupy mamy tutaj. Trochę przydałoby się na tej wyprawie zarobić wreszcie, nie? Fokus, ścierwo. Ścierwo obok ścierwa leży. Dobra, zapiszmy jeszcze raz. Kurna, ja się tak srałem, a w zasadzie... O kurwa. Głupio by tu było zginąć. A w zasadzie poszło dość lajtowo, tylko na początku nie chcieli ginąć, cholera. Jeszcze i... Okej. Widzę, że Explore nie popłaca, bo dostałem na łeb od razu coś takiego. Ale spoko, poradzimy sobie. Mogłem kupić więcej tych zwojów u tego... Chociaż nie, tam był tylko jeden do kupienia. Tak, zgadza się. Nie wiem, czy to jest takie słuszne i chodzenie i błądzenie. Może powinienem się wycofać i nie chodzić tutaj po nich, ale jak później mi na plecy wejdą... Nie, ja nie lubię zostawiać przeciwników za plecami. Moment, ja przy... tutaj... To zobaczmy górę. A nie, tu jest czysto, dobra. Okej, czyli lewo, prawo, ślepe zaułki. Możemy iść prosto i możemy jeszcze tutaj ewentualnie. Aha, to jest... Dobra, to jest ta sama droga. Okej. Dobranoc. Oj, ale pięknie siadają. Ale pięknie siadają. Mamy kolejnego. O kurwa. Ale nie pyta zaułek. No ale dobra. Niech będzie. Dobra. Padło bydle. Nie wiem czy tam... O, dobra, biegnie jakiś kolejny. Ale to pionasek. Lajcik. Tam jeszcze gdzieś alfa będzie na pewno. Przestała działać. To niedobrze. Chociaż może na razie jej nie używajmy? Na później. Ostatnie słowa gracza tuż przed śmiercią, to wypiję później.
Dobra, mamy tutaj frajerów. Dobranoc. Nie, a nie, jeszcze tam po prawej są. Widzę, że niekoniecznie chcesz do mnie przyjść, nie ma problemu. No i co, powiecie mi, że nie warto było w kuszę inwestować? Uważam, że zajebiście warto było inwestować w kuszę. Ładnie to się spięło. Dobra. Dobranoc. Jeszcze może cholera następny poziom wbije. Nie no, brakuje sporo. Dobra. O, tu mamy kapłana, nie zauważyłem go. Będziesz coś gadał? Tak, będziesz. To znaczy, nie, nie, nie. Chcesz się od razu tłuc? Nie ma problemu. Dobra. I tyle. Nic więcej. Okej. Okay. Tu mamy ten największy kryształ. Kurwa. Jezus, się wystraszyłem. Teraz, dobra, kryształ czakramu stracił swoją moc. Okej. Okay. Shit. Ale się ciemno zrobiło, nie? Dawaj jakąś cholera. Boże, się zakręciłem. Potkę. Zapiszmy. I wracajmy. Teraz okaże się, że ten dziadek tam czeka i też jest zły. Udało ci tak. Się. Energia kryształu pękła niczym mydlana bańka. Odczułem to nawet tutaj. Czakram bezpowrotnie stracił swoją moc. Już nikt nie będzie w stanie z niego skorzystać. Zadaliśmy ciemnym siłom ogromny cios. Reptoidy prędko się po tym nie podniosą. No i słusznie. Spotkałem Mordraga i żołnierzy przy Wielkiej Bramie. Usiłowali odebrać mi kamień. Spodziewałem się, że wyślą za tobą ludzi. Mordrag nigdy nie oddałby tego artefaktu, jeśli nie miałby w tym interesu. Całe szczęście ich plany również legły w gruzach. Ekspedycja poniosła zasłużoną klęskę. Jednak to jeszcze nie koniec. Jakiś czas temu odkryłem, że za czarnymi kapłanami nie stoją tylko reptoidy. Wspiera ich jakaś potężna, magiczna istota z tej doliny, wysyłając bezpośrednie rozkazy. Jeśli moje przypuszczenia się potwierdzą, mamy do czynienia z aniołem ciemności, Zazaelem. Musisz się z nim zmierzyć. Jako nieliczny byłeś odporny na manipulacje czarnych magów i ich opętujące sztuczki. Teraz, gdy największy z kryształów stracił swoją moc, Zazael i jego kapłani są osłabieni. To najlepsza okazja, by zadać im śmiertelny cios. Weź tę runę. Zabrałem ją z komnat arcykapłana. Powinna przenieść cię do siedziby Zazaela. Co jeśli nie dam sobie rady? No. Orion czuwał nad tobą od samego początku, gdy tylko pojawiłeś się w kopalni. To twoje przeznaczenie, Leo. Wypełnij je i uwolnij świat od ciemiężycieli. Postaram się, ale to mnie zaskoczyło, cholera. Dobrze, że nie piłem wszystkich potek. O, shit, czyli jeszcze będzie kolejny boss. Taki już chyba najprawdziwszy, nie? Dziwne, że żadnego punkcika nie dostałem za Mordraga. Chociaż no to było light. Rozpraszyliśmy ich i wycięliśmy do nogi. Dobra, dostałem jakąś runę. Okej. Okay. Chodźmy no. Robimy to. Okej. Okay. Światełko od razu. O cholera. Dziwnie to wygląda. Kolejny teleport? Bym się wkurzył, jak on by tutaj stał i to tyle, nie? Co jest grane tutaj?
gdzie ja mam iść? Czym? Czym? Okej, okay, zepsuty jest, czyli muszę zejść na dół. Tam coś na dole jest, książecie... To on? Tak po prostu? Cholera, ja to w innym odcinku chcę zrobić. Zaraz będę musiał to doklejać do tamtego chyba. Ale to pomieszczenie jest dość rozbudowane, w sensie... Idźmy. Trochę inaczej go sobie też wyobrażałem. Nie brać odwagi, śmiertelniku. Kim jesteś? Jestem książę Zazael, stróż zakonu oświeconych i twój ostatni przystanek na drodze wśród żywych. Nie zmienisz świata, niezależnie od tego, co wmówili ci inni. Podróżując między światami, widzę więcej, niż wy ludzie jesteście w stanie pojąć. My ludzie, a ty niby kim jesteś? Kretoszczurem? Ludzka forma jeszcze o niczym nie świadczy. Mów, co masz do powiedzenia, spieszy mi się. Bardzo odważne słowa, jak na kogoś, kto zaraz umrze. Wygraliście te bitwy, ale nigdy nie wygracie wojny. Żeby na zawsze przepędzić mrok z tego świata, każda ludzka istota, jak jeden mąż, musiałaby się zjednoczyć. Nigdy na to jednak nie pozwolimy, albowiem nieustannie zasiewane będzie ziarno zwątpienia, jątrzące zło w waszych słabych umysłach. Nic z tego, jeśli posiekamy was wszystkich na kawałki. Jak możesz pokonać coś, czego nie widać? Większość z was to głupcy, stado owiec posłusznie idących na rzeź. Wierzycie tylko w to, co w swoim ograniczeniu jesteście w stanie zobaczyć. A nawet wasz wzrok jest wypaczony setkami kłamstw, umysł mętny i pogrążony w głębokiej niewiedzy. Sfery, które kryją prawdziwą potęgę, pozostaną poza zasięgiem waszego poznania. Oto właśnie cała tajemnica, którą zabierzesz ze sobą do świata umarłych. Nie sądzę. Teraz mi się przypomniało, że może warto było wypić potki. Kurwa mać. Oj. Tak. Zdecydowanie warto chyba wypić potki, tak sądzę. Zaczniemy może sobie od tego. No i po prostu wypijmy. Nic tu więcej nie wymyślę. Nie wiem czy... No, zwiększymy... Cholera... Zwiększymy sobie te atrybuty, no. Dobra. Mów to. Nic z tego. Oj, kurwa mać. Dobra. Ej, zarąbę go. Patrzcie. Dobra. Wow. O, jeszcze mamy tą kosę jednoręczną. Nie w porządku. No, albo w sumie okej. Okay. Tak po prostu go rozpieprzyłem, nie? Zawiodłeś mnie po raz ostatni. Nie wiedziałem, że to się dzieje w świecie gwiazd. Koniec, śmieciu! Gwiezdnych wojen!
Ej, on był na tej pustyni, za tymi kratami, tam gdzie leżał chyba ten strażnik, ten bandyta ze zwojami Armii Ciemności. To chyba było w tym miejscu, tylko tam się nie dało wejść legitnie, tam albo... No nie miałem przemiany w chrząszcza, więc tam Marvinem sobie zerknąłem poza odcinkami i tam stał gościu, właśnie ten, co się pojawił w ostatniej cutscence. Ale nie można było z nim pogadać. Nawet chyba był nieśmiertelny, nie pamiętam, więc dlatego to się nie pojawiło w odcinkach, że po prostu tam był. Nie wiedziałem, że to się dzieje w uniwersum Gwiezdnych Wojen, nie? Ja go tak szybko sprzątnąłem tylko dlatego, że udało mi się zostać na tej samej płycie co on, nie? Bo tak to przecież to był jakiś parkour. Czy całkiem sprytnie wymyślone, bo to by mnie zaskoczyło, że zresztą pierwszy raz zginąłem, bo gdzieś tam od razu spadłem. Nie mogłem wejść, bo fireballami mnie zasypali, nie? Banda śmieci. Ale udało się zostać na tym fragmencie, co on i go rozjechaliśmy, nie? Jednak opłacało się grindować na maksa, każdego expa, każdego chrząszcza tłuc i zbierać tego expa. Wiecie, co zabrakło mi w tej ostatniej cutscence? Spoko, że taka w taki sposób tak zrobiona, nie? Że gość z tych Gwiezdnych Wojen, o Jezu, już nie pamiętam, jak on się nazywał. Boże. Nawet nie będę już próbował, dobra. Ale zabrakło mi czegoś, że co się dalej stało z krainą, nie? Lobosu, z obozem, nie? To można było to jeszcze coś tam przemycić, co dalej się z tym wszystkim stało. Jak nasz wybór, jakie miał konsekwencje na krainę, nie? Właśnie, czy dokonaliśmy słusznego wyboru? Cholera, a co by się stało? Muszę kurde wygooglować sobie, zobaczyć sobie inne zakończenia. O Jezu, wkurzę się, jak na przykład byśmy oddali kamień Mordragowi, a on by też nas wysłał, żebyśmy zabili tego anioła ciemności. I to by tak samo wyglądało. O Jezu, mam nadzieję, że nie. Ciekawe, ciekawi mnie to, ale... Jestem mega zaskoczony, że tak się udało go wklepać. Po prostu spadliśmy na niego jak ten uj na Mariole i go zresetowaliśmy dokumentnie, nie? Znaczy, później został zresetowany już przez tego szeryfa z Gwiezdnych Wojen. Shit, to się nie spodziewałem tak szybkiego obrotu sprawy. To będzie doklejone do 69 odcinka. To w tym odcinku musi się ładnie wszystko spiąć. Zresztą to jest piękny, piękny 69 odcinek. Także nie, docinamy to. Co mogę więcej powiedzieć, to była fantastyczna przygoda. Jestem mega pozytywnie zaskoczony. Miałem pierwszy raz do czynienia z modyfikacją z Gothica, która nie dzieje się w ogóle i nie ma nic wspólnego z uniwersum Gothica, nie? I zrobiła na mnie mega pozytywne wrażenie. Troszeczkę może zabrakło pary w tym trzecim rozdziale, jeśli chodzi o fabułę. Ale no, jak sobie przypomnę pierwszy rozdział, ten klimat tej kopalni. O Jezus, to tak powinna wyglądać kolonia karna na dzień dobry, no. Jest, naprawdę. Troszeczkę może, nie wiem, może Lobos stwierdził, że tak ma być, nie? Okej, ja to szanuję. A może stwierdził, że chce już domknąć ten projekt i to zakończyć? Też szanuję taką decyzję, nie? Cóż mógłbym jeszcze powiedzieć? A, dubbing. Zawsze... Kurde, aż mi słów brakuje. Świetna robota, nie? Było parę kwestii niezdubbingowanych, gdzieś tam się przemknęło, ale ogólnie aktorzy... Zajebiście mi się podobał aktor dobrany do Leo. Oczywiście Piorun, Ortega, fajnie. Nie, no nie mam żadnych zastrzeżeń, no ja zawsze zwracam na uwagę na to, czy modyfikacja ma dubbing, czy nie, bo dla mnie to ma duże znaczenie w odbiorze całej modyfikacji, nie? Jeśli ona jest dobrze zrobiona, ale nie ma dubbingu, fabuła, fajna, zadania i tak dalej, ale nie ma dubbingu, to już sporo na dzień dobry traci i często omijam to szerokim łukiem, taką modyfikację. Być może jakieś perełki przez to omijam, ale wiem, że z dubbingiem to zyska. Dużo, dużo, dużo naprawdę zyska, nie? No i tak jak w tym przypadku, więc nie mam żadnych zastrzeżeń. Ekipa zrobiła świetną robotę dubbingową.
Bardzo dobra robota. Chciałbym też podziękować wszystkim tym, którzy mnie wspierali w komentarzach, w wiadomościach prywatnych i tak dalej. Wszelkie odpowiedzi. Zawsze jak się zwracałem z pytaniami, dostawałem odpowiedź. Dzięki Angie, naprawdę pomagałaś, byłaś takim moim supportem tutaj. Bo było parę kwestii, gdzie nie wiedziałem, co dalej zrobić, nie? To też jest kwestia... Lobos mógłby poradnik zaktualizować, to by... Myślę, że to by dobrze zrobiło, bo no jest dość mocno nieaktualny. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No było parę takich kwestii właśnie... Kwestii, momentów, gdzie nie wiedziałem, co dalej. Na przykład ostatni motyw z tym Alvarezem, tak? Z tym bandziorem z listu gończego. Alvarez chyba miał tak na imię. No za cholerę bym nie znalazł tej kopalni. Za cholerę, no w życiu bym nie znalazł, no. Nie ma takiej opcji. Mimo to, że ja dość mocno eksploruję, nie? I sprawdzam te kąty. To nie ma szans. Gdybym się nie spytał Angie, gdzie szukać, to za cholerę. Już pominę temat tej mapy, bo no ja po prostu nie zauważyłem. Ona na tym stole pewnie leżała tam. Chociaż też była dość późno dostępna, ale ja rozumiem, w sumie szybka podróż, no to nie, to musiała być tak późno dostępna, okej. Ale na sam koniec znalazłem ją, nie? Co mogę się doczepić? No tak, trochę tej pary w tym trzecim rozdziale zabrakło. Fabularnie, w sensie można było tam jeszcze, tak mi się wydaje, że zadań dopchnąć, nie? Ale tak jak mówię, może Lobos miał taką wizję, okej, albo może już chciał skończyć projekty, dobra, powtarzam się, przejdźmy do jakby lokacji dodatkowych. Pierwsza lokacja, wyspa Luzon, mega klimatyczna plantacja, można było tam jeszcze dołożyć więcej, pewnie, że można było, nawet chyba Lobos mi pisał o tym pustelniku, że przecież on się prosił, żeby tam zadanie miał jakieś, nie? Wyciął to zadanie, bo nie był dubbing gotowy, a szkoda, no, trudno, już bym to przeżył, że gościu bez dubbingu, ale on aż się prosił o to zadanko, nie? O Jezu, jak miała ta babka od tej, co zarządzała tą plantacją? Już nie pamiętam. Boże, Sara? Nie pamiętam. Charakterna baba, no. Tam jeszcze można było coś dołożyć, nie? Ale ogólnie bardzo fajny motyw z tą wyspą. Ja wiem, że koncepcja wyspy pojawiła się dużo później. Już w trakcie powstawania modyfikacji została dostawiona ta wysepka. Bardzo fajna, klimatyczna. Następna lokacja, pustynia. Tylko jak ta pustynia... się nazywała Ardalion? Nie. O Jezus. Kurde, już nie pamiętam. No tam to można było dużo, dużo więcej zrobić. Tam to już ewidentnie było za mało. Ta wioska z tymi bandytami, można było to dużo mocniej rozwinąć. Negocjacje z nimi, jakieś, wiecie, przenikanie po cichu, podczas nocy, przebieranie się, udawanie jednego z nich, jakieś szpiegowskie misje. Była też duża lokacja, pustynia, nieporównywalnie większa niż ta wysepka, nie? O ile ta wysepka była całkiem już spoko wypełniona i zrobiona, to ta pustynia, no to kurde, no taka pustawa była, nie? Tam aż naprawdę, no niewykorzystana pustynia, szkoda. Ale fundamenty w postaci właśnie konfliktu z tymi bandytami i tej wioski, jakby to rozbudować, bo fundamenty już są, nie? Więc koncepcja jak najbardziej trafiona. Kupiło mnie to. Tam jeszcze było sporo takich rzeczy za tą wioską, na tym, w tych jaskiniach, pochowane, te nagrobki, te easter eggi, to było też spoczko, nie? A no i tam był ten właśnie, ten z Gwiezdnych Wojen też ukryty. Oj, to był chyba gościu z pierwszej trylogii, uczeń, nie? O Jezu, ale imienia sobie już nie przypomnę, aż takim fanem Gwiezdnych Wojen nie jestem, cholercia. Tak, on był z tej pierwszej trylogii. Był tym uczniem. Ale dobra, już nie zagłębiajmy się w to. No, także to takie moje są uwagi, ale to nie zmienia faktu, że jakby obraz całości był spójny, nie? Sporo widziałem narzekań na trzeci rozdział. W jakimś stopniu rozumiem, ale jakby koncepcja się spina dla mnie, nie? Można było, tak jakbym miał te trzy rozdziały, no to ten trzeci jest najsłabszy. Dwa pierwsze petarda, nie? Ale to nie znaczy, że trzeci bym powiedział, że do śmietnika. Nie, no z tym się nie zgodzę. Muszę sobie te zakończenia zobaczyć koniecznie na YouTubie, no. Ale dobra, bo ja się tu rozgadałem.
8 z plusem na 10. No to jest zasłużone. Jestem mega, mega zadowolony, że wreszcie się przekonałem do tej modyfikacji. Ja wcześniej trafiłem na ten projekt, tylko że był wtedy bez dubbingu, także ominąłem go. Jeszcze tym bardziej, że to Gothic, ale nie Gothic, nie? Nie, omijamy to. Potem, tuż po tym jak premierę miał dubbing w zasadzie, sięgnąłem po to i całe szczęście. Dobra, także 8 z plusem na 10 to jest moja ocena. Ciekaw jestem, czy Lobos coś będzie jeszcze robił. Zobaczymy. Nie wiem, jak to dalej się potoczy, czy ma już dosyć tego, nie wiem. Ale ja się bawiłem świetnie. Dzięki za naprawdę kawał dobrej modyfikacji. Spędziłem tutaj dziesiątki godzin i jestem zadowolony. Także to by było na tyle. Widzimy się w kolejnej modyfikacji. Zobaczymy, co to będzie. Także trzymajcie się. Na razie.